tamo większa tego stołu, dłuższy, prawda? I tam się odbywały te... Jak chłop był no, zły, to pan tam wymierzał karę, tak? Wymierzali karę. No, tak wyglądał, jak teraz oglądam tę królową Wiktorię. To tak było właśnie takie to wejście do pałacu. Ale takie pokaźne, ładne. Tylko ja nie wiem, czy te filary, to w moim interesie, takie były, takie dwa, jak to się nazywa, nie wiem. To filary, no. Takie, tak, kolumny takie, tak? Kolumny, ale to były takie grube, pamiętasz teraz te kolumny? I ja teraz nie wiem, czy to były drzewiane, czy to były, czy ale ja sądzę, że to było drzewo. Drzewo. Że to był dom na pewno albo coś, nie? No takie solidne, tak, musiały być, to na pewno mogło być. Bardzo, ja to widzę. Pamiętam szklane zupełnie tak od dołu do góry i tak szklane. No i mogło tak być? Mogło tak być. Bo ja z tą kuzynką tam latałam. Są takie zdjęcia, pani Kaziu, gdzie są takie miniaturki porobione domków i pokazane na ziemi, że no, ludzie chodzą wysoce, a miniaturki domów. To takie miniaturki, ten plan cały, to by był na tym boisku wtedy, tak? Tak. Aha, że tam no, można tak, było... No tak, to my nie wiem, pani. No, ile pani miała lat, jak była pani stata? 8. 8 lat, jak była pani na tej wystawie? No. Ale to wszystko było tak odświętnie, pięknie uszykowane? No, skąd ja mogę pani powiedzieć, jak ja za rękę z ojcem szłam, proszę pani. A mój ojciec tylko chodził i oglądał te traktory i te maszyny i to wszystko, a ja szłam. A najmniej panią te traktory i te maszyny interesowały, bo rano pani co innego poglądać. To jakby nie było, to wie pani. To też było... I pamiętam właśnie to gospodarstwo, to zapominam, jak oni się nazywają. Jak się kończy Lisków, to jest ta droga, co się jedzie tu. Gdzie jest teraz ten obecny kościół? Tu był cmentarz grzebalny. Że tak mój ojciec mi powiedział. Kiedyś, to nie tylko kiedyś, bo w ogóle cmentarz. To był przy kościele. Cmentarz był koło kościoła, nie? Tylko tam się chowano. Tak, wiele jest więc do jak dzisiaj. Budowali, tak. Jak budowali, wie pani, fundamenty, to mi ojciec powiedział, dziecko, cały półtoroczny wóz kości było zebranych, bo ksiądz stał murem. No, żeby ani jedna kostka nie była, żeby nie zbezcześcić i to wszystko na cmentarz. Ten ksiądz był taki, że przy tej budowie codziennie mi ojciec powiedział, stał i pilnował tej budowy. I mówi tak, wszystkie te kości, te chłopaki, tak jak mój ojciec, miał 17 lat, a młodsze, to wszystko dzieciaki przychodziły i musiały zbierać. No i żeby zakopać na cmentarzu normalnie. I to wszystko jest zakopane pod wielkimi drzwiami. Pod wielkimi drzwiami wejścia do kościoła. Na wejściu do kościoła jest wykopany olbrzymi, mój ojciec powiedział, olbrzymi taki gruch i tam wszystkie te kości ksiądz poświęcił, to wszystko zamknęli. Bardzo ładnie. I tak się skończył. Jak się palił kościół, jak się palił od pioruna. Tak, ten drugi kościół się palił od pioruna. Jak się palił od pioruna, proszę pani, to ten obraz, który mamy w wielkim ołtarzu Matki Boskiej Pocieszenia, to na drugi dzień żyć, jak z takim mieszkał tu na rogu u takiego Markowskiego u piekarza, tam miał pokoiki i tam się mieszkał. Na drugi dzień odniósł, bo on z tego cmentarza, kościoła wyniósł obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Pani jeszcze o tym, gdzie to ten obraz wyniósł? Dużo tu Żydów mieszkało przez Polewie? Czy dużo ludzi mieszkało? Żydów. Czy dużo mieszkało? To jest jedna rodzina. Jedna rodzina była? Jedna rodzina. Na wsi mieszkała jedna, za kościołem, drugie gospodarstwo. Jak się nazywali? Jakubowicze. Jakubowicz. No to żydowskie nazwisko. Tak. A miał żonę Rywkę. No, typowa. Tak. Miał żonę Rywkę. I potem ma ta Jakubowiczowa matka jednego Jakubowicza, bo to też już był młody, ten co znalazł ten obraz. A ta matka to wciąż przynosiła do nas cielęcinkę, baraninkę, albo przynosiła wątróbki, czy coś do mojej babci. To tylko jedna rodzina żydowska tu była. Jedna rodzina, ale takie już te młode się wyprowadzali. Co się z nimi stało, nie wie pani. Co się z nimi stało? Co się stało z tą rodziną? Więc tak, tę rodzinę to z Koźminka wywieźli. Ja nie wiem, co się z tymi mężczyznami, ale tę matkę z dziećmi to akurat zabierał z Koźminka samochód i dzieci zabierał. Czyli zawieźli ich do miasta, do Koźminka. Do Koźminka i dzieci zabierali. Tak. A tych starych zostawili, a matka tego dziecka, Zosia, bo o tej dziewczynce na imię, ta matka
Powiedziała, nie oddam dziecka, bo jadę z dzieckiem. I pojechała na to stracę.